Cześć dzieciaki! Zgodnie z obietnicą w tym tygodniu mam dla Was niespodziankę muzyczną. Zamiast malować i pracować naszymi rękami, w tym tygodniu ruszymy trochę nasze nogi i potańczymy, a raczej poskaczemy. Jak zwykle nie potrzebujecie wiele do naszych dzisiejszych zajęć. Wystarczą Wam dwie pary różnokolorowych skarpetek oraz kawałki papieru w kolorach skarpet. Po cztery w każdym kolorze. Dlatego ja na dzisiejsze zajęcia mam cztery kawałki białej kartki do białej skarpetki oraz cztery kolory niebieskiej kartki do niebieskiej skarpetki. Przyda Wam się także pomoc asystenta. Może to być Wasze rodzeństwo, może rodzice, a może dziadkowie. Ktoś, kto poda Wam po prostu pomocną dłoń. Jeżeli jesteście gotowi na wyzwanie, to zaczynamy. Ćwiczymy dzisiaj naszą koordynację ruchową. Zabawę rozpoczynamy od rozmieszczenia naszych różnokolorowych kartek na podłodze przed nami w dwóch rzędach. Pierwszy rząd to rząd, na którym my będziemy pracować. Z drugiego rzędu będą korzystać nasi asystenci. Za chwilę zobaczycie w jaki sposób. Mojego asystenta co prawda nie widać, ale raz na jakiś czas pojawią się jego ręce. Na rozgrzewkę i żeby pokazać Wam, na czym ta zabawa tak w ogóle polega, założymy na ręce skarpetki. Za chwilę zagram Wam wolny utwór muzyczny. Będę wybijać rytm tego utworu rękami na odpowiedniej kartce. Niebieską skarpetką na niebieskiej kartce i białą skarpetką na białej kartce. Zobaczcie, jak to wygląda. Żeby jednak nie było za nudno, za chwilę, kiedy pokażę Wam, jak przebiega w całości zabawa, mój asystent raz na jakiś czas zamieni mi kolejność moich kartek albo wręcz wymieni je na kartki ze swojego rzędu. Na przykład tak. Cała zabawa polega na tym, aby nadążyć za zmianami i uderzać odpowiednią kartkę odpowiednią skarpetką. Sprawdźmy najpierw, jak nam pójdzie do wolnej muzyki, używając tylko rąk. A teraz spróbujemy ze stopami. Najpierw siedząc, a potem staniemy. Thank you.
teraz zobaczymy, jak wam pójdzie, kiedy wstaniemy. Brawo, to teraz na koniec zobaczymy, jak nam pójdzie naprawdę szybko na stojaka. Wcale nie takie to proste, co? Komu się udało? Nie wiem jak wam, ale mnie po tej zabawie jest teraz strasznie gorąco i bardzo chce mi się pić. Dlatego myślę, że pora na krótką przerwę. Każdy łapie łyka wody i wracamy na bajkę. Ponieważ dziś w użyciu były głównie nogi, to i bajka będzie o nogach. Mam dla was wierszyk z tomu Brzechwa dzieciom pod tytułem Siedmiomilowe buty. Pojechał Michał pod Częstochowę. Tam kupił buty siedmiomilowe. Co stąpnie nogą? 7 mil trzaśnie. Bo Michał takie buty miał właśnie. Szedł pełen dumy, szedł pełen buty. W siedmiomilowe buty o buty. W 15 minut był już w Warszawie. Tutaj powiada dłużej zabawie. Żona spojrzała i zapłakała. Już nie dopędzę mego Michała. Dzieci go ciągle tramwajem gonią, a on już w Kutnie, a on już w Błoniu. Wybrał się Michał z żoną do kina, lecz zawędrował do Radzymina. Chciał córkę starszą odwiedzić w mieście. Adres? Wiadomo, Złota 30. Poszedł piechotą, bo było blisko. Trafił na Złotą, ale w Grodzisku. Raz się umówił z teściem na rynku. Zanim się spostrzegł, był w Ciechocinku. Pobiegł z powrotem, myśląc, że zdąży. I wnet się znalazł na rynku w Łomży. Chciał do Warszawy wrócić nareszcie, ale co chwila był w innym mieście. W Kielcach, w Kaliszu, w Płocku, w Szczecinie i w Skierniewicach. I w Koszalinie nie mógł trafić, więc pod Opocznem jęknął żałośnie: tutaj odpocznę. Usiadł i spojrzał ogromnie struty na swoje 7-milowe buty. Zdjął je ze złością, do wody wrzucił i na bosaka do domu wrócił. A to Michał, jego 7-milowe buty. Mam nadzieję, że bawiliście się dzisiaj dobrze i że podobał wam się taniec w skarpetkach. Jeśli tak, to w przyszłym tygodniu potańczymy sobie znowu. Na razie trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Do zobaczenia!